Dzień dobry Państwu. Nazywam się Wojciech Krawczyński. Jestem pracownikiem Instytutu Nauk Ziemi Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jestem geologiem, paleontologiem. No, w pracy naukowej zajmuję się skamieniałościami. Ja coś niecoś o tych skamieniałościach będę chciał tutaj coś powiedzieć, przedstawić i powiemy sobie, co to są skamieniałości, z czym to jest związane i jakie jest ich praktyczne zastosowanie. Po co my to badamy? Skamieniałości to są wszystkie szczątki organizmów żywych zachowanych w skale, ale nie tylko, również ślady działalności życiowej tych organizmów. Tutaj jeszcze trzeba powiedzieć o jednym warunku, które są starsze aniżeli szczątki holoceńskie. To znaczy przynajmniej muszą mieć tak umownie oczywiście 12 tysięcy lat. Skamieniałości, tutaj używamy ten termin skamieniałości, nie używamy czegoś takiego jak skamieliny, skamienieliny, to są archaizmy, także to tych terminów już się nie używa. Także skamieniałości można podzielić na dwie takie duże grupy, na skamieniałości strukturalne, czyli bezpośrednie elementy budujące dane organizmy, mówiące nam o tym, jak te organizmy wyglądały. Tutaj mamy przykład kopalnego karbońskiego ślimaka. No i skamieniałości śladowe. To są skamieniałości, które mówią nam o tym, jak żyły dane skamieniałości, czyli jak mniej więcej się poruszały, gdzie mieszkały, jak żerowały. Tutaj przykładem może być kruzjana, czyli takie przejścia trylobitów, ślady pełzania trylobitów po osadzie. My możemy z skamieniałościami śladowymi nie będziemy się zajmowali, zajmiemy się skamieniałościami strukturalnymi, no ale co zrobić z tymi szczątkami, które mają mniej jak 12 tysięcy lat, a one też występują w skałach, występują w osadzie, szczególnie przede wszystkim w skałach osadowych. My je nazywamy szczątkami subfosylnymi, czyli takimi, które no jeszcze nie przeszły procesu wytworzenia się skamieniałości. One dosyć często występują w przyrodzie. No, przykładem mogą być muszle znajdowane na plażach Bałtyku. Bałtyk nie jest starym morzem, powstał kilka tysięcy lat temu. Także wszystkie te muszle to są właśnie szczątki subfosylne. Jak powstają skamieniałości? No, przede wszystkim musimy mieć jakiś organizm żywy. Tutaj przykładem jest ryba głębinowa. Organizmy żywe składają się z tkanek miękkich, które no bardzo, bardzo szybko ulegają dezintegracji, ale również niektóre z nich zbudowane są z tkanek twardych, z elementów twardych, takich jak szkielety, zęby, muszle, pancerze. I one mają szansę zachować się w stanie kopalnym. Także mamy organizm żywy, dochodzi do śmierci organizmu, po jakimś czasie pojawiają się tylko elementy twarde i one mają szansę zachować się w stanie kopalnym. No bardzo wiele organizmów, właściwie 90% organizmów nie tworzyło elementów twardych i my niestety nie wiemy, to jest informacja, która nie jest zachowana w zapisie kopalnym. My niestety o tych organizmach niewiele już się dowiemy. Natomiast te 10%, z tych 10% też nie wszystko się zachowuje. Może z tych 10% to 1% będzie zachowany w stanie kopalnym. Jak się tworzą skamieniałości? Tutaj mamy takie rysunki, blok diagramy. No, pierw musimy mieć oczywiście jakieś szczątki organiczne. Tutaj w tym wypadku w zbiorniku morskim na dnie coś tam umarło. I po to, żeby się taki organizm zachował w stanie kopalnym, no po pierwsze to się tutaj padlinożercy zajmują, są zainteresowani takimi organizmami, także musi dojść do dosyć szybkiego pogrzebania w osadzie. I wtedy dopiero takie pogrzebane szczątki mają większą szansę zachowania się dłuższy okres. No oczywiście te szczątki przechodzą szereg przemian biologicznych, chemicznych, fizycznych. Także na początek oczywiście tutaj wpływają przemiany biologiczne, dezintegracja tych elementów miękkich, pozostały tylko elementy twarde, które przechodzą procesy fizyczne, chemiczne i zamieniają się po pewnym czasie w skamieniałości. No i takie skamieniałości leżą sobie, czekają na znalazców, także w osadzie taki osad może być wypiętrzony na powierzchni i na powierzchni takie skamieniałości
są odkrywane przez nas. Skamieniałości strukturalne są wyróżniane w obrębie trzech takich najważniejszych grup. To są skamieniałości kompletne, skamieniałości zachowane tylko jako elementy twarde i tak zwane ośrodki odciski. No bardzo często odciski są takim synonimem skamieniałości, ale nie każda skamieniałość jest odciskiem. Ja tam wytłumaczę za chwilę, na czym to polega. Skamieniałości kompletne to są rzadkie przypadki, ale zdarzają się, że zachowane są i elementy miękkie, i elementy twarde, czyli tkanki miękkie i tkanki twarde. No w przypadku na przykład zamrożenia takiego organizmu albo impregnacji jakimiś substancjami, bituminami, solą, albo zakonserwowania w żywicy, chociażby w bursztynie, może dojść właśnie do zachowania tkanek miękkich. Tutaj przykładem jest taki mały mamut znaleziony na Półwyspie Jamał w Rosji z Pleistocenu, czyli całkiem niedawno, którego Rosjanie nazywali Liubą. Najczęściej zachowują się elementy twarde, jak już mówiłem, wszelakiego rodzaju szkielety, zęby, pancerze, muszle. Tutaj mamy przykład pancerza trylobita. Trylobity to były organizmy paleozoiczne, tylko i wyłącznie paleozoiczne, występujące w morzach. Pojawiły się z początkiem Kambru, wymarły z końcem Permu i stanowiły bardzo ważne skamieniałości przewodnie. I jeszcze jest jeden przykład ośródek i odcisków. Ośródka to jest nic innego jak taki naturalny odlew albo zewnętrznej powierzchni jakiejś skamieniałości, jakiejś muszli, albo wewnętrznej powierzchni, w tym wypadku muszli. Tutaj przykładem są amonity. Amonity zwykle występują w postaci ośródek wewnętrznych, czyli odlewów wewnętrznej części muszli. No ale ponieważ w skale, jeżeli występuje jakaś skamieniałość, to po odbiciu takiej skamieniałości powstaje negatyw. I ten negatyw też jest skamieniałością. To są właśnie takie negatywy, to są właśnie odciski. Jeżeli chodzi o przemiany chemiczne skamieniałości strukturalnych, one są różnorakie. W każdym bądź razie występują tylko trzy rodzaje substancji budujące części twarde. Albo jest to węglan wapnia, albo jest to fosforan wapnia, albo krzemionka. Na przykład z węglanu wapnia zbudowane są muszle mięczaków, ślimaków, z fosforanu wapnia chociażby nasze kości, z hydroksyapatytu i z krzemionki na przykład radiolarię. Te trzy substancje mogą się wymieniać między sobą. Także może dojść do kalcytyzacji, może dojść do sylifikacji, czyli zastąpienia na przykład węglanu wapnia czy fosforanu krzemionką, albo może dojść do fosfatyzacji. Tutaj te substancje węglan wapnia, krzemionka są zastępowane przez fosforan. To jest taki proces fosfatyzacji. Może też dojść do zastąpienia tych substancji przez całkowicie inne substancje. Na przykład związki żelaza tutaj odgrywają dosyć istotną rolę. Na przykład takie minerały jak piryt, limonit, syderyt, one mogą zastąpić te trzy pierwotnie występujące substancje. Albo może dojść do karbonizacji. Tutaj karbonizacji ulegają substancje, najczęściej substancje organiczne, tkanki organiczne, na przykład tkanki roślinne. Bardzo ważny proces, no bez tego nie mielibyśmy dodatkowej energii. Tutaj przykładami takich procesów, na przykład pirytyzacji, jest taka spirytyzowana muszla amonita. Ona wtedy bardzo ładnie wygląda, jest taka metaliczna, błyszcząca. Amonity to są no, dosyć ważne skamieniałości, między innymi skamieniałości przewodnie. Były spokrewnione, bardzo często się uważa, że to były ślimaki, ale to nie były ślimaki, one były spokrewnione bliżej z ośmiornicami, to były głowonogi. I tutaj mamy przykład limonityzacji amonita z rodzaju makrocefalites, wtedy się tutaj ta no, skorupka, nieskorupka robi rdzawa, albo przykład karbonizacji, tutaj mamy fragment odcisku pnia widłaka karbońskiego z odciśniętymi poduszeczkami liściowymi. Tutaj doszło właśnie do karbonizacji, czyli uwęglenia tej tkanki roślinnej. Do czego służą skamieniałości? No skamieniałości to przede wszystkim no, kojarzone są z rozpoznawaniem wieku skał. No, zwykle oczywiście tam, gdzie one występują, czyli wieku skał osadowych.
Nie wszystkie skamieniałości są przewodnie. Skamieniałości przewodnie muszą spełniać określone cechy. To znaczy po pierwsze, taka skamieniałość, a właściwie nie tyle skamieniałość, co organizm, który kiedyś tam żył, musiał być rozprzestrzeniony na szerokiej przestrzeni. Musiał żyć w bardzo wielu środowiskach na dużym obszarze. I druga taka bardzo ważna cecha, musiał mieć bardzo krótki zasięg czasowy. Im krótszy zasięg czasowy, tym lepsza skamieniałość przewodnia. Można precyzyjnie po prostu określić wiek utworów, które zawierają takie skamieniałości. I tak, skamieniałości przewodnie podzielono na tak zwane, może nie podzielono, tylko wydzielono w obrębie tak zwanych grup ortostratygraficznych, które służą do bezpośredniego określania wieku. No tutaj mamy na tym rysunku pokazane dwa środowiska, środowisko morskie i środowisko lądowe, trochę inaczej, inne skamieniałości występują w środowisku morskim, trochę inne są charakterystyczne, czy były charakterystyczne dla środowiska lądowego. Jeżeli chodzi o środowisko morskie, to tutaj tak idąc od tych najstarszych zawierających skamieniałości w miarę powszechnie utworów, czyli utworów kambryjskich starszego paleozoiku, tutaj dużą rolę odgrywały akritarchy, takie mikroskamieniałości związane z cystami pewnych glonów i trylobity. Potem pojawiły się graptolity. Graptolity stanowią tutaj dosyć ważne skamieniałości dla ordowiku i syluru. Jeszcze graptolity pokażę. I konodonty. Konodonty to są mikroskamieniałości, które są powszechnie używane do określania wieku utworów młodszego paleozoiku. One występowały również na początku mezozoiku, w triasie, pod koniec triasu wymarły. Gdzieś w Dewonie pojawiła się bardzo ważna grupa skamieniałości przewodnich, czyli amonitowate. Tutaj one stanowią takie najważniejsze skamieniałości, począwszy od Dewonu. Tutaj w paleozoiku były to dwie grupy, goniatyty i klymenie. Natomiast szczególnie mezozoiku amonity odgrywają chyba najważniejszą rolę jako podstawowe skamieniałości przewodnie. Tutaj również występują, szczególnie w Jurze i Kredzie pojawiły się belemnity, też głowonogi o takich wewnętrznych muszlach, bardzo zagadkowych w postaci takich pocisków. Belemnity przypominały pokrojem współczesne kałamarnice. Po wymarciu amonitów, belemnitów na przełomie kredy i kenozoiku, tutaj najważniejszymi skamieniałościami nawet współcześnie stanowią otwornice. To są mikroskamieniałości, na bazie otwornic właśnie tworzy się współcześnie te podziały biostratygraficzne. Natomiast w środowiskach lądowych wykorzystywane są spory i pyłki roślin. To zachowuje się w stanie kopalnym. Też za moment pokażę, jak one wyglądają. No i jak to się robi? No, na podstawie skamieniałości wydziela się tak zwane poziomy biostratygraficzne, czyli znajduje się pewne gatunki, które stanowią, właśnie mają te spełnione cechy, mają bardzo krótkie zasięgi czasowe i na podstawie tych gatunków wydziela się poszczególne wiekowe poziomy. Oczywiście te poziomy są łączone w coraz to większe jednostki i na bazie tego tworzona jest tabela stratygraficzna. Tutaj fragment tabeli stratygraficznej jest widoczny po lewej stronie, taki podstawowy podział. No to są takie przykłady skamieniałości przewodnich służących do określania wieku. Tak wyglądały graptolity, właściwie wyglądają obecnie graptolity, bo one trochę inaczej wyglądały w przeszłości. Były takie organizmy kolonijne należące do półstrunowców. Graptolity stanowią dobre skamieniałości przewodnie, jak już mówiłem, dla starszego paleozoiku, szczególnie ordowiku i syluru. Tak wyglądają zespoły miospor. To są miospory dewońskie, właśnie tak z pogranicza Dewonu i Karbonu. One zachowują się w stanie kopalnym. Można je względnie łatwo wydobyć ze skał. Po prostu są odporne na działanie większości kwasów. Natomiast tak wyglądają tutaj po prawej stronie otwornice. To jest też taki zespół otwornic mioceńskich. Szczególnie globigeriny, które tutaj znajdują się w lewym górnym rogu, są bardzo cennymi skamieniałościami
przewodnimi. Otwornice to są organizmy jednokomórkowe, które tworzą takie węglanowe, niewielkie skorupki i te skorupki zachowują się też powszechnie w stanie kopalnym. Też bardzo ważnymi skamieniałościami przewodnimi są konodonty. Konodonty, takie enigmatyczne trochę zwierzęta, przez dłuższy okres czasu nie wiadomo było za bardzo, jak one wyglądają. Były wielkości gdzieś mniej więcej 5 cm, średnio 5 cm. Zamieszkiwały morza, należały do strunowców, czyli no spokrewnione są jak gdyby z nami. Po nich pozostały tylko rozbudowane elementy aparatu szczękowego. Tutaj mamy na łebku od szpilki pokazane, jak te ząbki, fosforanowe ząbki, czyli zachowujące się bardzo dobrze w stanie kopalnym, wyglądają. Konodonty służą do określania wieku szczególnie skał młodszego paleozoiku i skał triasowych. Ale nie tylko. Na podstawie zabarwienia konodontów, zabarwienia tych ząbków, które jest związane z tak zwaną dojrzałością termiczną osadu, można określać tak zwane okno roponośne, czyli na podstawie barwy konodontów da się stwierdzić, czy w danej skale może dojść do koncentracji ropy naftowej. Tutaj to okno roponośne to są konodonty, które mają właśnie takie barwy. Taka ciekawostka. Skamieniałości mogą również służyć do poszukiwania eksploatacji złóż. No na przykład weźmy sobie jakiś tutaj górotwór, zbudowany ze skał osadowych oczywiście, bo skamieniałości tam tylko głównie z tych skał osadowych występują. Dajmy na to, tu mamy jakiś pokład węgla, a tutaj mamy jakieś złoże może ropy naftowej, chociaż no, ropa to tak pewnie w takiej warstwie by nie występowała, ale niech będzie hipotetycznie coś takiego tutaj może występować. I teraz chcemy wydobyć ten węgiel. Wiemy, że w warstwach występują skamieniałości, jakieś tam skamieniałości A, B, C, D, E, F. No i wiemy, że ten pokład węgla występuje pomiędzy warstwami ze skamieniałością D i skamieniałością E. No i jak to robimy? No, węgiel wydobywa się metodami górniczymi, czyli trzeba kopać, kopać, kopać. Tutaj wykopaliśmy skamieniałość A, B, C, no to trzeba kopać głębiej, skamieniałość D to trzeba kopać głębiej, a jak wykopiemy skamieniałość C, to trzeba kopać płycej. No i tak namierzamy sobie ten pokład tutaj węgla. No jeżeli chodzi o złoża bituminów, cieków czy gazowych, no to górniczo tego nie możemy zrobić, bo nam by kopalnia wyleciała w powietrze. Wierci się otwory eksploatacyjne i też geolog, który prowadzi taki otwór, mając skamieniałości, też doskonale wie, kiedy może dojść do tej strefy złożowej. No tam trzeba wtedy zabezpieczyć odpowiednio tutaj przyrząd wiertniczy, tak żeby to wszystko nie wyleciało w powietrze, jak się tutaj przebije i dostanie do tego złoża. Skamieniałości również stanowią no, obiekty medialne. No, wszyscy tak kojarzą hasło skamieniałości z dinozaurami. No, dinozaury no, są dosyć ciekawe, no, ale tak nie, praktycznego znaczenia to może one za bardzo dużego nie miały i nie mają. Nie służą za bardzo do określania wieku skał. Natomiast stanowią bardzo dobry obiekt, prawda? Są bohaterami różnych filmów, horrorów, bohaterami bajek dla dzieci i tak dalej, i tak dalej. Skamieniałości służą jeszcze do dużo różnych innych celów, na przykład jako wskaźniki środowiskowe. No tutaj nie mamy czasu za bardzo, żeby to przedstawić, natomiast jeżeli Państwo jesteście zainteresowani, to ja zapraszam do studiowania geologii na naszym wydziale, a szczególnie paleontologii być może. Także prelegent i skamieniałości tutaj dziękuję za uwagę. Wojtek jest z nami. Wojtku, dziękujemy Ci pięknie za wykład. I teraz chciałbyśmy zadać Ci kilka pytań dotyczących tego wykładu. Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że mnie słychać. Słychać się dobrze, jak najbardziej. Ja zaczęłabym od takiego pytania. Czy na podstawie skamieniałości można określić bezpośrednio wiek w latach? Czy to jest w ogóle możliwe? Nie, raczej nie. Ze względu na to, że my wykorzystujemy skamieniałości do określania tylko i wyłącznie tak zwanego wieku względnego, to znaczy mówimy tylko, czy coś jest starsze, czy coś jest młodsze.
skamieniałości no, nie rzadko zawierają jakieś izotopy, które by służyły do określania wieku. Tutaj no, najczęściej takim izotopem, o którym myśli, jest radiokarbon, czyli węgiel C14, ale on ma bardzo krótki okres połowicznego rozpadu i właściwie w geologii on nie jest kompletnie stosowany. Jedynie no, może archeolodzy mogliby próbować coś na ten temat powiedzieć. Natomiast, no, jak już powiedziałem, tylko i wyłącznie stosujemy metodę starsze, młodsze, czyli wiek względny. Mówiłeś o skamieniałościach przewodnich, czyli one są tymi, które pomagają, prawda, określić wiek. A które skamieniałości, czy są jakieś konkretne, które stosuje się jako wskaźnik środowiskowy? Tak, oczywiście. No, najczęściej to jest tak, że stosujemy akurat te skamieniałości, które nie są przewodnie, czyli te, które są przystosowane do życia tylko w określonym środowisku. Najczęściej, no, jeżeli to jest środowisko morskie, to są to skamieniałości bentoniczne. Grupy bentoniczne, które no, niekoniecznie muszą mieć jakieś wąskie zasięgi czasowe. Takimi grupami na przykład są koralowce, są no, chociażby ślimaki, którym ja się zajmuję zawodowo. To mnie najbardziej interesuje. Także takie skamieniałości, które tylko i wyłącznie mogą żyć właściwie w określonych środowiskach, właśnie są wskaźnikami tych środowisk. Oczywiście też to nie jest takie proste, bo po to, żeby określić, czy no, wydzielić jakąś skamieniałość, która konkretnie jest wskaźnikiem środowiskowym, no to trzeba no, przeprowadzić bardzo wiele badań, to nie z jednego regionu, tylko z kilku regionów bardzo podobnych. Dopiero wtedy, jak się okazuje, że dana skamieniałość występuje tylko w określonym środowisku, to może być zastosowane jako wskaźnik środowiskowy. A czy na tych skamieniałościach zachowują się czasami jakieś tkanki miękkie, czy to jest kwestia tylko tych... No, tkanki miękkie, no, tak, jeżeli chodzi o skamieniałości kompletne, to jak najbardziej, natomiast one, to są rzadkie przypadki, jak już mówiłem, i one występują właściwie tylko i wyłącznie takie bardziej współczesne, znaczy współczesne, no, skamieniałości mające jedynie kilka milionów no, lat, natomiast te starsze raczej nie. Natomiast są takie stanowiska paleontologiczne. My je nazywamy Konservatlagerstätte. Niestety nie ma polskiej nazwy, to jest taka nazwa wyciągnięta z języka niemieckiego, gdzie zachowują się może nie tyle tkanki miękkie bezpośrednio, co ślady, ewentualnie tkanki miękkie, które zostały zamienione przez inne substancje. No, między innymi fosfatyzacja jest takim procesem, który potrafi zamienić właśnie te tkanki miękkie w coś bardziej trwałego i w ten sposób takie tkanki mogą być zachowane. No, z takich ciekawostek, takim najbliżej nas leżącym stanowiskiem typu Konservatlagerstätte znajduje się w Sosnowcu. Także tak, w Sosnowcu mamy takie stanowisko z karbonu, dokładnie w Westfalu A, gdzie zachowały się sferosy derytach, no, delikatne tkanki owadów latających, między innymi innych grup, które w tym czasie w karbonie żyły. Natomiast... Gdzie dokładnie w Sosnowcu to się... W Sosnowcu. Tajemnica służbowa. Właśnie. Okay. Tajemnica służbowa, bo dokładnie to występuje no, chyba 400 metrów poniżej poziomu morza, bo to było w kopalni, także no, na terenie kopalni porąbka klimontów. To już jest nieczynna, więc no, jedynie to, co tam kiedyś zostało znalezione, no to ale no, stanowisko jest no, zagrzebane tam gdzieś w dole. Czeka na... Fantastyczne. A Wojtku, no powiedz, no bo to jest takie miejsce, które jest dla nas wszystkich niedostępne. Gdybyśmy chcieli gdzieś jednak w Polsce pojechać i zobaczyć takie miejsce i takie właśnie stanowisko paleontologiczne i zobaczyć, czy ktoś pracuje na tym stanowisku i jak wygląda naprawdę wasza praca, to czy jest takie stanowisko gdzieś w Polsce czynne, na zasadzie otwarte, że ktoś może pojechać i zobaczyć? Tak, są robione, nawet organizowane takie obozy
Ostatnio to było organizowane w Owadowie koło Opoczna przez Ośrodek Warszawski. Tam można się zapisać, no, można sobie popracować jako paleontolog w poszukiwaniu. No, taka praca jak wygląda? No, najczęściej to ludzie uważają, że no, to jest taka praca z pędzelkiem, tak, tutaj odsłanianie w piaseczku, tam pędzlowanie, tak, i się tam odsłaniają całe szkielety różnych skamieniałości. No niestety tak nie wygląda. Najczęściej to trzeba mieć młotek, dłuto, no i wykuwać to wszystko ze skały. No to tak, no 10 razy się trafi w dłuto, tak, raz w palca, no i tak to wygląda. Także to praca jest ciężka, potem jak się coś wykuje, no to trzeba to preparować mechanicznie, ewentualnie chemicznie już w pracowni. No w ten sposób. Jak to kłuć dłutem, żeby nie zniszczyć, tak? Bo zdarza wam się czasami zniszczyć taką skamieniałość? Jasne, no ale jak, znaczy zniszczyć, no pęknie, no to się sklei, to nie jest, gdzieś tam, no gorzej jak odpryśnie i tego już nie można znaleźć, no to już niestety z tym to jest problem, ale da się zrekonstruować pewne rzeczy, jakoś sobie dajemy radę. Wojtku, a jeszcze mnie jedna rzecz intryguje, no bo ludzi zawsze fascynują skamieniałości. Powiedz mi, czy znasz kogoś, kto kolekcjonuje takie skamieniałości, czy z tego można zrobić interes, że tak brzydko powiem? To najbliżej mnie leżącą, znaczy siedzącą może osobą, która zbiera skamieniałości, to jestem ja na przykład. Jakbym mógł zrobić na tym interes, to ja bym tutaj nie pracował. Jestem. Ale myślę, że kolekcja jest imponująca. No ma tam, ja tam dokładnie też nie wiem, tam ponad 1500, a takich okazów muzealnych, bo ja nie mówię tam, że zbieram tam tonę gruzu, tak, i to traktuję jako, no już takie okazy, które można pokazać gablucie. Wojtku, a ty myślisz o tym, żeby je w ogóle pokazać jeszcze komuś? No jest częściowo wystawiona może, także jeżeli ktoś chciałby zobaczyć samą moją kolekcję amonitów, ale tylko i wyłącznie jurajskich, bo ja kredowych nie wypożyczyłem, to można ją zobaczyć w Muzeum Miejskim w Sztygarce w Dąbrowie Górniczej. I tam nie tylko, tam również częściowo karbońskie jakieś okazy. No są wystawione, można się tam przejechać. No to fascynujące to tutaj jak najbardziej. Myślę, że każde dziecko jest zafascynowane skamieniałościami i chętnie by takie miejsce odwiedziło, żeby zobaczyć, jak one wyglądały. I tym bardziej, że wydobyte przez polskiego naukowca, tym bardziej interesujące i tym bardziej warte zobaczenia, tak mi się przynajmniej wydaje. Jak kogoś to interesuje, to zawsze może. Myślę, że wiele, wiele osób jest zainteresowanych, chociaż najbardziej chyba najchętniej by jednak z tym młotkiem i dłutem gdzieś tam popróbowali sami coś znaleźć. Tak, bo jak już jest znalezione, to już nie jest takie interesujące, jak się samemu to znajdzie. Wojtku, powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Powiedz mi, jakim trzeba być, albo jakie cechy charakteru trzeba mieć, żeby zostać takim paleontologiem? Powiedz mi. Ja to wiem, no, cierpliwość trzeba mieć. Cierpliwość, no chyba tak, chyba cierpliwość w takim razie. Bez tego to jest takie żmudne właściwie, to no, zawód paleontologa to nie jest Indiana Jones, gdzieś tam biegający po różnych miejscach, tylko no, to trzeba żmudnie siedzieć nad jedną sprawą. Potem no, kwestia przeglądania literatury, no, to jest też pewna część tego zawodu. No, ja zostałem paleontologiem zupełnie przez przypadek, także właśnie to ja mam wykształcenie mineralogiczne, bo mi trochę pomaga w innych rzeczach, ale tak się no, ja się sam zainteresowałem, czy może mnie zainteresowano bardziej właśnie taką pracą naukową paleontologiczną. No, mam nadzieję, że z jakimś takim pozytywnym efektem. Bardzo jesteś skromny, Wojtku, bardzo jesteś skromny i tym bardziej bardzo ci dziękujemy za spotkanie z nami i udział w piknikiku na Żylecie. Dziękuję. Dziękujemy ci ślicznie i mam nadzieję, że jeszcze do zobaczenia. Tak, do widzenia. Oczywiście zachęcamy do kontaktu z Wojtkiem, gdyby państwo chcieli porozmawiać o wszystkim, o czym Wojtek mówił na wykładzie.